Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem Wiesław Goździewicz, komandor porucznik rezerwy. Witam serdecznie, panie komandorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam. Panie komandorze, świat obiegła informacja. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania względem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. To, co to de facto oznacza i czy Władimir Putin może trafić do więzienia? Znaczy, w praktyce oznacza, że państwa będące stronami statutu rzymskiego, czyli uznające jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, teoretycznie przynajmniej mają obowiązek dokonania zatrzymania Władimira Putina, jeżeli pojawi się na ich terytorium, i wszczęcia procedury zmierzającej do jego ekstradycji do Hagi w celu postawienia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale powiedziałem teoretycznie, ponieważ no, jest pewien wyłom w dotychczasowej praktyce i wyłom ten dotyczy niewykonania przez Jordanię postanowienia Międzynarodowego Trybunału Karnego dotyczącego aresztowania byłego prezydenta Sudanu, tak, Sudanu, prezydenta Omara al-Bashira. Jordania jest stroną statutu rzymskiego, czyli teoretycznie powinna uznawać jurysdykcję i orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale nie dokonała zatrzymania, nie aresztowała prezydenta al-Bashira, powołując się przy tym na przysługujący zgodnie z międzynarodowym prawem zwyczajowym immunitet głów państw. Panie komandorze, ilu tak naprawdę do tej pory przywódców zostało objęte takim nakazem aresztowania? Znaczy, mówimy tutaj o dosłownie kilku przypadkach, z tym, że o ile mnie pamięć nie myli, w przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze jest to bodaj drugi przypadek, ale to jeszcze państwu zweryfikuję za moment. Natomiast wcześniej mieliśmy do czynienia przede wszystkim z nakazami aresztowania wystawionymi przez tak zwane trybunały ad hoc, które powoływane były przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w drodze jej rezolucji wydawanej w trybie artykułu rozdziału 7 Rady Bezpieczeństwa Karty Narodów Zjednoczonych. I różnica ta polega na tym, że rezolucje Rady Bezpieczeństwa wydawane w trybie rozdziału 7 mają moc obowiązującą, jak to się mówi, erga omnes, czyli wiążą wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. W przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, no, jego orzeczenia co do zasady wiążą tylko i wyłącznie państwa strony statutu rzymskiego. I tutaj zaznaczyć należy, że Rosja stroną statutu rzymskiego nie jest. Stroną statutu rzymskiego nie jest również Ukraina, która tylko tymczasowo uznała jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w ten sposób, że zawnioskowała o wszczęcie przez Międzynarodowy Trybunał Karny postępowania w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy, i to od 2015 roku, czyli nie bezpośrednio w związku z zeszłoroczną agresją, tą otwartą agresją Rosji na Ukrainę, a w związku z wcześniejszymi działaniami przypisywanymi Rosja związanymi z aneksją Krymu czy próbą aneksji Donbasu i Ługańska, co skończyło się, wiadomo, powstaniem separatystycznych republik nieuznawanych przez nikogo właściwie oprócz Rosji i kilku jej satelitów. Natomiast różnica
w tym przypadku jest również o tyle istotna, że nawet sprawa prezydenta al-Bashiriego nie stanowi właściwego punktu odniesienia, ponieważ jego sprawa została przekazana do rozpoznania Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu właśnie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w trybie rezolucji wydanej na podstawie rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych. Więc tutaj ten mandat do aresztowania prezydenta al-Bashiriego był silniejszy, był bardziej czy lepiej umocowany niż w przypadku tego nakazu aresztowania wydanego przeciwko prezydentowi Putinowi. Więc no, o ile pewne analogie tutaj istnieją, o tyle powiedziałbym, że mamy tutaj do czynienia po raz pierwszy z przypadkiem, w którym Międzynarodowy Trybunał Karny, nie działając z poruczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, domaga się aresztowania głowy państwa nie będącego stroną statutu rzymskiego. Tego typu działania Międzynarodowego Trybunału Karnego budzą dość duże kontrowersje wśród ekspertów z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, łącznie z tym, że pewne głosy krytyki podniosły się również w Stanach Zjednoczonych, które również nie są stroną statutu rzymskiego i nie akceptują jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Aczkolwiek ostatnio w Stanach Zjednoczonych rozgorzała debata na temat tego, czy Departament Obrony powinien przekazywać Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu informacje, które mogłyby posłużyć do ścigania rosyjskich podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych. I tutaj Departament Obrony, i to wbrew stanowisku Departamentu Stanu, czyli amerykańskiego odpowiednika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stwierdził, że no, na taką współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym pozwolić sobie nie może. Panie komandorze, o to muszę właśnie zapytać, bo wiele ludzi, gdy przeczytało tą informację, a nie wczytało się praktycznie w, powiedzmy, klutę tego nakazu aresztowania, czego ten nakaz dotyczy? Bo on nie dotyczy przecież głośno tych zbrodni wojennych, o których tak teraz głośno. Tak naprawdę nakaz aresztowania dotyczy podejrzeń o zbrodnie ludobójstwa polegającą na przymusowej deportacji, to głównie przymusowej deportacji dzieci pochodzących z Ukrainy, a deportowanych siłą lub pod przymusem do Rosji. Więc ten nakaz aresztowania dotyczy właśnie tych przymusowych deportacji ukraińskich dzieci, które w ocenie pionu śledczego Międzynarodowego Trybunału Karnego wyczerpuje znamiona ludobójstwa, czyli celowego działania mającego na celu całkowitą lub częściową likwidację określonej grupy etnicznej. Oczywiście wniosek ten czy ma związek z faktem, iż Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi szereg postępowań związanych z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i to jest tak naprawdę dopiero pierwsze z postępowań, które pion śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego zdecydował się skierować na etap nakazu aresztowania. A wracając do odpowiedzi, to mówimy już o czasach, do wcześniejszej odpowiedzi mówimy tutaj o czasach dotyczących funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, czy innych trybunałów międzynarodowych, ale funkcjonujących na podobnej zasadzie, to tak naprawdę mówimy tutaj o czterech do tej pory przypadkach,
kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny zdecydował się na wydanie nakazu aresztowania przeciwko głowom państw. Mówimy tutaj o Międzynarodowym Trybunale Karnym, natomiast były tutaj przypadki takie, kiedy trybunały ad hoc, takie jak chociażby Trybunał Specjalny dotyczący zbrodni w Czadzie, czy Trybunał do spraw zbrodni popełnionych w byłej Jugosławii skazał Slobodana, czy próbował skazać Slobodana Miloševića, bo ten uniknął odpowiedzialności, połykając truciznę. Czy na tej liście był też Kaddafi, z tego co gdzieś tam udało mi się... Kaddafi był objęty nakazem, czy aktem oskarżenia wydanym, czy sporządzonym przez pion śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego. Natomiast zanim de facto mógł chociażby zapoznać się z treścią tego aktu oskarżenia, zginął w wiadomych nam okolicznościach. Ale dla przykładu kenijski wicepremier i minister finansów Uhuru Kenyatta miał stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w związku ze zbrodniami popełnionymi w Kenii. Natomiast z tego, co czytam w tej chwili, ze względu na brak współpracy ze strony Kenii, Międzynarodowy Trybunał Karny umorzył postępowanie. Czyli no, praktyka państw tutaj wskazuje na raczej niechęć do wydawania liderów politycznych na potrzeby tego typu postępowań karnych prowadzonych przed międzynarodowymi trybunałami. Więc no, nie spodziewałbym się też jakiegoś szczególnego przełomu w sprawie Władimira Putina. Tym bardziej, że no, na jego miejscu raczej unikałbym składania wizyt w państwach, które są stronami statutu rzymskiego i które teoretycznie przynajmniej zobowiązane są do dokonania jego aresztowania i wszczęcia procedury ekstradycyjnej w celu postawienia go przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. I dopóki jego stopa nie postanie na terytorium któregoś z państw będących stronami statutu rzymskiego, no raczej nie bardzo ma się czego obawiać. Panie komandorze, bo przedstawiciel niemieckiego rządu stwierdził to, co pan, czyli jeżeli Władimir Putin pojawi się w Niemczech, zostanie aresztowany. Ale spójrzmy tak troszkę w przyszłość. Czy tego typu nakaz aresztowania w przypadku choćby zakończenia konfliktu na Ukrainie, proszę mi to wytłumaczyć jako laikowi, on może być cofnięty, powiedzmy w momencie, kiedy Ukraina na przykład zawrze pokój z Federacją Rosyjską. Czy to można mówić, to znaczy... Bo Trybunał może umorzyć postępowanie na każdym etapie. Może to zrobić, czy to na wniosek oskarżyciela, pionu śledczego Trybunału Karnego, czy na wniosek podmiotu, który żądał wszczęcia postępowania. Więc jeżeli Ukraina postanowi wycofać swoją zgodę na prowadzenie przez Międzynarodowy Trybunał Karny postępowań dotyczących zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości popełnionych na terytorium Ukrainy po 2015 roku, Trybunał nie będzie miał wyboru, tylko postępowanie umorzyć. Natomiast samo zakończenie działań zbrojnych, czy samo zakończenie wojny, nawet zawarcie pokoju, nie będzie automatyczną przyczyną do umorzenia postępowania, bo pamiętajmy tutaj, że większość sprawców zbrodni popełnionych w byłej Jugosławii wyroki usłyszała długo po zakończeniu wojny domowej w byłej Jugosławii, ponieważ mandat Trybunału Karnego do spraw byłej, Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw byłej Jugosławii
obejmował prowadzenie postępowań do momentu wyczerpania listy sprawców podejrzanych o popełnienie takich zbrodni. Więc dopóki Ukraina swojej zgody na działania Międzynarodowego Trybunału Karnego w stosunku do zbrodni wojennych czy zbrodni przeciw ludzkości popełnionych na jej terytorium po 2015 roku nie wycofa, dopóty mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego do prowadzenia postępowań będzie istniał. Natomiast może się zdarzyć tak, jak w przypadku wspomnianego ministra finansów w Kenii, ze względu na brak możliwości postawienia oskarżonego przed sądem, Trybunał postępowanie umorzy, ponieważ zgodnie z regułami proceduralnymi Międzynarodowego Trybunału Karnego nie może on sądzić zaocznie, czyli oskarżony musi się fizycznie stawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, żeby postępowanie mogło się toczyć. Panie komandorze, na koniec jeszcze jedno pytanie. Ostatnio BBC podało informację, że w ONZ-cie jest przedstawiony raport, który mówi wprost, że nie stwierdzono znamion zbrodni wojennych przeprowadzanych przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy. Co mogłoby grozić Władimirowi Putinowi, gdyby taki jakiś akt oskarżenia był skierowany właśnie z Organizacji Narodów Zjednoczonych? Co Organizacja Narodów Zjednoczonych może zrobić względem Federacji Rosyjskiej i jej przywódcy? Więc doprecyzujmy, że chodzi o postępowania prowadzone póki co przez Komisję do Spraw Ochrony Praw Człowieka przy ONZ i raporty tej komisji nie stwierdzają na chwilę obecną przypadków wskazujących na popełnienie przez stronę rosyjską zbrodni ludobójstwa na terytorium Ukrainy. Natomiast przytaczają szereg sytuacji, które w ocenie komisji wyczerpują znamiona zbrodni wojennych i to po obu stronach konfliktu. Natomiast no, ja jestem po raz kolejny, gdy Komisja do Spraw Ochrony Praw Człowieka przy ONZ bierze się za ocenę danego konfliktu zbrojnego pod kątem przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, pojawia się szereg wątpliwości i kontrowersji, również jeżeli chodzi o sposób, w jaki komisja interpretuje normy prawa konfliktów zbrojnych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku niesławnego raportu Goldstone'a. Więc tutaj też jestem zdziwiony niektórymi ustaleniami komisji w kwestii działań zbrojnych na Ukrainie. Więc dziwi mnie konkluzja, że na chwilę obecną nie stwierdzono przypadków, które wyczerpywałyby znamiona zbrodni ludobójstwa. Natomiast komisja uznała, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, co jest dość kontrowersyjnym stwierdzeniem, biorąc pod uwagę, że ilość ofiar tych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną była relatywnie niewielka w porównaniu z masowymi egzekucjami ludności cywilnej, chociażby w Buczy czy w Irpieniu. Była wręcz, powiedziałbym, bardzo niewielka w porównaniu z ilością ofiar cywilnych rosyjskich uderzeń artyleryjskich czy lotniczych na ukraińskie miasta, takie jak chociażby Charków czy Izium, gdzie liczby ofiar cywilnych pojedynczych ataków często szły w dziesiątki. Więc no, tutaj jestem troszeczkę zdziwiony ustaleniami komisji, zwłaszcza, że w mojej ocenie kilkakrotnie
niewłaściwie interpretowała reguły dotyczące proporcjonalności w ataku, ponieważ no, sugerowała się prawdopodobnie założeniem, iż zgodnie z artykułem 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy ogólnymi normami międzynarodowego prawa praw człowieka, prawo do życia jest niezbywalne i w związku z tym niejako każda śmierć osoby cywilnej w toku działań zbrojnych powinna być rozpatrywana w kategoriach zbrodni wojennych, a tak nie jest, ponieważ prawo konfliktów zbrojnych stanowi tak zwany lex specialis, czyli normy szczególne w stosunku do praw człowieka i w określonych okolicznościach uznaje, że powodowanie proporcjonalnych, niezamierzonych strat wśród ludności cywilnej jest absolutnie dozwolone, a przynajmniej nie jest zabronione. Nie każdy przypadek śmierci osoby cywilnej w toku działań zbrojnych będzie zbrodnią wojenną. Tym bardziej no, dziwi również chociażby w tej kwestii, że odnosząc się do ukraińskich ostrzałów... Choćby Białgorodu, no bo to mówimy też o infrastrukturze krytycznej. Mówimy tutaj o ukraińskich ostrzałach miast będących tymczasowo pod okupacją rosyjską. Ale mieliśmy też przykłady często na przykład samych ostrzałów choćby terenów Białgorodu przez stronę ukraińską i infrastruktury krytycznej. Tak, tylko że komisja do tych przypadków raczej się nie odnosiła, natomiast odnosiła się do ukraińskiego ostrzału Irpienia, który w tym czasie znajdował się pod okupacją rosyjską, przytaczając sytuację, w której w wyniku użycia amunicji kasetowej przez stronę ukraińską, przy czym pamiętajmy, że Ukraina nie jest stroną konwencji z Dublina i teoretycznie ma prawo używania amunicji kasetowej, podobnie jak Rosja. Ale w tym konkretnym przypadku w wyniku użycia amunicji kasetowej zginęło 5 osób cywilnych, a kilkanaście zostało rannych. Komisja uznała, że był to atak nieproporcjonalny, nie przytaczając żadnych okoliczności tego zdarzenia, nie informując nawet w swoim raporcie, czy ostrzelano obiekt stanowiący dozwolony cel wojskowy i ta śmierć ludności tych osób cywilnych była po prostu niezamierzoną konsekwencją ataku na dozwolony cel wojskowy, czy było to po prostu typowe ostrzeliwanie obszarowe, czyli atak bez rozróżnienia, który ewentualnie mógłby zostać uznany za zbrodnię wojenną. Więc dochodzimy do pewnego rodzaju skrajności, żeby nie powiedzieć absurdu, gdzie pojedyncze przypadki śmierci ludności cywilnej w toku działań zbrojnych i to nawet po tej tak zwanej dobrej stronie, bo mówimy tutaj o przypadkach ostrzału prowadzonego przez stronę ukraińską, zarzuca się, że z takie naprawdę no, marginalne wręcz liczby ofiar cywilnych bez względu na okoliczności stanowią zbrodnię wojenną. Jest to błąd w założeniu, jest to w mojej ocenie niewłaściwa interpretacja zasady proporcjonalności zawartej w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych. Ale wracając, przepraszam za tę przydługą dygresję. Nie, bardzo ciekawy temat, no bo panie komandorze, zatem, no bo najczęściej śledząc to, co się dzieje i ostrzały choćby strony ukraińskiej, no to często przejawia się w informacjach Donieck. Tam oczywiście Donieck jest często bombardowany, ostrzeliwany i przynajmniej Rosjanie tak twierdzą, a także niektórzy reporterzy z państw zachodnich, że ludność cywilna, no nie jest to oczywiście tak duża ilość jakby w przypadku choćby Chersonia czy coś, ale też giną tam ludzie, tak? Oczywiście, że giną i ginąć będą, natomiast kwestia tego, czy ich śmierć była naruszeniem prawa konfliktów zbrojnych, bo była wynikiem ataku prowadzonego bez rozróżnienia, albo te liczby ofiar były nieproporcjonalne, były nadmierne w stosunku do korzyści wojskowej, no to w tym momencie mamy tutaj dużą lukę informacyjną do wypełnienia. Tym bardziej, że zasada proporcjonalności mówi o porównywaniu spodziewanych czy przewidywanych niezamierzonych strat wśród ludności cywilnej z oczekiwaną korzyścią wojskową. Czyli analizujemy to a priori, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu ataku, a komisja, podobnie jak w przypadku raportu Goldstone'a, za co spotkała ją słuszna krytyka, analizuje
kwestię proporcjonalności na podstawie faktycznych skutków ataku, gdzie te skutki mogą być znacząco odmienne od prawidłowo i starannie przeprowadzonej analizy proporcjonalności z wielu przyczyn. Malfunkcji broni, problemów z układami naprowadzania, stosowania przez obrońców środków walki radioelektronicznej, zakłócenia sygnału, zestrzelenia czy uszkodzenia pocisku przez obronę przeciwlotniczą, które w konsekwencji spowoduje upadek tego pocisku w zupełnie innym miejscu, niż on miał upaść. Przypadkowe, nieprzewidywane ruchy ludności cywilnej w rejonie celu. Więc tych czynników jest naprawdę mnóstwo i nie wszystkie z nich daje się przewidzieć, a zgodnie z zasadą Rendulicia, która zawarta została, czy sformułowana została w wyroku Trybunału Norymberskiego, dowódca, oceniając kwestię konieczności wojskowej i proporcjonalności, tak naprawdę ma obowiązek brać pod uwagę okoliczności, które w danej sytuacji rozsądny dowódca powinien przewidzieć, albo przy zachowaniu należytej staranności mógł przewidzieć. Czyli nie można tutaj brać pod uwagę okoliczności będących czy mających znamiona siły wyższej, czy absolutnie niezależnych od dowódcy, takich jak chociażby przeciwdziałanie obrońców. Więc kończąc tę przydługą dygresję, jeżeli na podstawie raportu komisji Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęłaby rezolucję przekazującą Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu sprawy związane z domniemanymi zbrodniami wojennymi czy zbrodniami przeciwko ludzkości popełnionymi na terytorium Ukrainy, to mamy do czynienia z tą kompetencją czy z tym obowiązkiem erga omnes, tak? Rezolucja wydana w trybie rozdziału 7 wiąże wszystkich. I ona niejako ma moc uchylania, czy moc nadrzędną nad normami prawa traktatowego w tym znaczeniu, że nawet jeżeli dane państwo zobowiązało się do zapewnienia ochrony czy udzielenia schronienia danej osobie na swoim terytorium, to w wykonaniu takiej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wydanej w trybie rozdziału 7 ma obowiązek złamać niejako dane swoje słowo i współdziałać z Radą Bezpieczeństwa. Natomiast pamiętajmy o tym, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mamy 5 stałych członków. Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Federację Rosyjską i Chiny. Ukraina oczywiście twierdzi, że Federacja Rosyjska nie jest następczynią prawną Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w związku z czym nie powinna zasiadać w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ale póki co zasiada. I te 5 państw będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ posiada prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa. Więc nie ma fizycznie ani prawnie, nawet hipotetycznie możliwości, żeby taka rezolucja przekazująca Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu sprawy potencjalnych zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy została przez Radę Bezpieczeństwa przyjęta, ponieważ jeżeli nie Rosja, to Chiny złożą weto, uniemożliwiając tym samym przyjęcie takiej rezolucji. To jest pewnego rodzaju wada systemu bezpieczeństwa zbiorowego w ONZ, ponieważ 5 stałych członków może zablokować niemalże każdą rezolucję zmierzającą do przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, jeżeli stałaby ona w sprzeczności z interesami danego stałego członka. I kilka takich przypadków miało miejsce, jak chociażby w przypadku wojny w Korei, gdzie Związek Radziecki zawetował pierwotnie rezolucję Rady Bezpieczeństwa, następnie bojkotował jej posiedzenia, ale to już jest temat ewentualnie na inną wypowiedź, czy na inną rozmowę. W przypadku prezydenta Bashiriego mieliśmy taką rezolucję. Wszystkie państwa członkowskie
zasiadający w Radzie Bezpieczeństwa, to znaczy wszystkich pięcioro stałych członków bezpieczeństwa ONZ musiało albo zgodzić się na jej przyjęcie, albo wstrzymać się od głosu. Więc ani Rosja, ani Chiny nie złożyły weta. Co za tym idzie, taka rezolucja została przyjęta. Więc ona niejako wzmacniała mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego do prowadzenia postępowania przeciwko prezydentowi al-Bashiriemu. Tym niemniej Jordania postanowiła nie wykonać tego nakazu aresztowania. I powiem więcej, Unia Afrykańska, która no, co do zasady współpracuje z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, wyraziła swoje zaniepokojenie faktem, iż Międzynarodowy Trybunał Karny, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyrok Izby Odwoławczej Trybunału, postawił się niejako ponad państwami jako stronami prawa międzynarodowego publicznego, stwierdzając, że no, on sobie właśnie w tej chwili będzie tworzył normy prawa zwyczajowego i w związku z tym powinny one być przestrzegane przez wszystkich. No i takie stanowisko Międzynarodowego Trybunału Karnego spotkało się z dość zasadniczą krytyką ze strony niektórych ekspertów. Tak jak wspomniałem, Jordania odmówiła wydania al-Bashiriego, a Unia Afrykańska stwierdziła, że no, MTK stworzył niebezpieczny precedens, ingerując w kompetencje suwerennych państw, jeżeli chodzi o kształtowanie ich zobowiązań prawno-międzynarodowych, tak naprawdę wykraczając poza swój mandat, gdyż MTK zostało powierzone prowadzenie postępowania, ale Rada Bezpieczeństwa ONZ absolutnie nie upoważniła w tej konkretnej rezolucji Trybunału do tego, żeby przejął czy uzurpował sobie niejako kompetencje prawotwórcze, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe publiczne. Panie komandorze, zawsze na koniec pytanie od naszych widzów, gdy podaliśmy informację, że będzie pan naszym gościem, padło takie ciekawe pytanie. De facto pan już chyba odpowiedział na nie, ale czy Władimirowi Putinowi w przyszłości, w momencie zwycięstwa Ukrainy, może grozić Norymberga? Norymberga nie, Haga owszem, ale to pod jednym warunkiem, że nowe władze Rosji zdecydują się współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. No taki precedens już w przeszłości zaistniał i chodzi o władze Serbii, które zdecydowały się mimo wszystko Slobodana Miloševića do Hagi ekstradować. Oczywiście mieliśmy wtedy do czynienia z innym trybunałem, ale mechanizm podobny. Władze serbskie miały interes w tym, żeby podjąć w tym czasie współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym do spraw byłej Jugosławii. W związku z tym Slobodana Miloševića wydały. Być może nowe władze Rosji, kiedy faktycznie obejmą władzę w Federacji Rosyjskiej, też będą zainteresowane tym, żeby w tym konkretnym przypadku współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym podjąć. Panie komandorze, dziękuję zatem za poświęcony czas. Państwo, jeżeli interesują się kwestiami prawnymi, odsyłamy na media społecznościowe komandora porucznika rezerwy Wiesława Goździewicza. Jeszcze raz, panie komandorze, dziękujemy. Mam nadzieję, że pojawi się pan jeszcze nie raz na naszym kanale. A państwa zachęcamy oczywiście do subskrybowania i wsparcia nas na Patronite. Dziękuję jeszcze raz, panie komandorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę.